Pomorska Telewizja Narodowa, jesteśmy w Gdańsku na Baltic Side. Ja filmuję tutaj ten obóz. Przepraszam, dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Ale proszę mnie dotykać, to ja tu przyszedłem sfilmować tą imprezę. Ochrona! Poproszę tutaj. No co to jest? Przepraszam, czy ja nie mam prawa? Jestem dziennikarzem. Nie, ale my pana nie, sobie nie życzymy pana. Proszę pana, ale proszę ręce przy sobie trzymać. Przy sobie, proszę ręce. Proszę wyjść natychmiast. Dobrze, ja pana nie naruszę. Proszę wyjść natychmiast. Dobrze. Proszę natychmiast wyjść stąd. Ja to filmuję. Pan jest tu persona non grata. Pan jakieś bzdury mówi, ja to się urodziłem, to jest moje miasto. Tego pana tu nie potrzebujemy. Pan jest po prostu jakiś porąbany facet to. I teraz mi pan ubliżył. Bardzo dobrze, a pan mi co robi? Nie, ja pana tylko proszę, przepraszam bardzo, Pomorska teren. Telewizja Narodowa, ja robię tutaj mecz reportaż. A my proszę ręce przy sobie. Ręce przy sobie. Człowiek. To mnie dotyka. No, proszę ręce przy sobie. Krzysiek, powiedz mu, że on mi kamerę wyrywa. Idź stąd. Ja jestem tutaj dziennikarzem, ja tu robię film. Weź tego faceta, bo jest agresywny. Idź stąd. Ja nie jestem agresywny. On jest agresywny. Nie dotykam cię, idź stąd. Ale ja to chciałem nakręcić tutaj. Ty nie możesz. To nie jest tajny obiekt. Zapraszamy ciebie na bitwę. Ja jestem dziennikarzem z Neonu 24 i filmuję to. Zapraszam ciebie na bitwę, na widownię. No dobrze, ja to sobie sfilmuję. Super. Ale przy szkoleniu Piro... Ale ja tu chciałem tylko z daleka sfilmować. A dlaczego mnie popycha ten facet? Ja cię nie popycham. Idź stąd, na ty nie jestem. Przed chwilą do mnie mówisz tak samo. Tak samo jak ty. Natychmiast to wiadomo. Ale ja sobie nie życzę filmowania. Ale to nie jest tajny obiekt, to nie jest wojsko. Nie, to jest obiekt pod moją opieką. Proszę. Dobrze. Jeżeli to jest obiekt pod tego pana... Ale proszę pana, filmować mi wolno, jestem redaktorem, wiem co mogę. To ja widzę co robię. To będzie w YouTubie, zobaczycie to. Dobrze, niech będzie w YouTubie. A gdzie ma pan akredytację? Akredytację to mam tutaj w kieszeni. Tak? Nie muszę panu nic pokazywać. Natychmiast. Proszę pana, będzie to... Pan tu za tą bramą natychmiast. Proszę pana, gdzie tu pisze, że nie wolno tu wchodzić? Proszę pana, gdzie tu pisze? Gdzie to pisze? Obiekt jest pod moją opieką i panuje moją. Dziękuję za miłą gościnę. Dziękuję za miłą gościnę i za opiekę. Proszę zamykać bramę. Proszę zamykać bramę i napisać, że nie wolno wschodzić. Bo nie pisało. Bo nie pisało. Ja nie jestem innym obywatelem Gdańska niż pan, proszę pana. To za pieniądze moje są, podatników tutaj pracujecie. Prezydent Adamowicz wam płaci za to. To są moje pieniądze. Ja jestem gdańszczaninem. Płacił, to by tak. Było cudownie. A tak się że panią pani zamknie tą bramę i siebie razem za nią. No takie tutaj, o właśnie, to są takie odzywki chamskie. Ja to nagrywam. To będzie w YouTubie jutro. Na Pomorskiej Telewizji Narodowej. Będzie jutro. To jutro będzie w YouTubie na Pomorskiej Telewizji Narodowej. Zobaczycie siebie, jak jesteście gościnni. Krzysiek, to będzie w telewizji. Trzeba trochę kultury mieć. A nie po chamsku się odzywać. Widziałaś, jakie durnie? Dziękuję, nie muszę. Mam ich gdzieś. Tak wygląda garnizon gdański. Agresywni ludzie, którzy... Co uważaj? Agresywni ludzie, którzy nie pozwalają dziennikarzowi wykonywać swojej pracy. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. No co śmieszne, co śmieszne. Jestem dziennikarzem, proszę pana, co pan się śmieje? No bo pan się zobaczy w YouTubie. Jesteśmy w Gdańsku. A pan się w YouTubie to zobaczy. Fajna. Jeśli zobaczy na YouTubie, to pan się zobaczy w sądzie. Proszę bardzo, witam w sądzie. Ja, że pana, będzie pan na filmie. Ja tutaj jestem miejscu publicznym i filmuję. Proszę pana, pan nie ma wizerunku w ogóle. Pan się plecem odwracasz. Że pana, ja mam pana gdzieś o dyskusję z panem, nie będę oprowadził. Że pana, ja mogę mieć 10 spraw, to nie pana problem. To pan, no jak pan się zachowuje, to jest chamstwo. Będziesz pan tak wyglądał w telewizji jutro. Dokładnie tak jak pan. Pan ma za darmo te sprawy tutaj w Gdańsku, w Żytich na chodzie. Proszę pana, w Gdańsku to ja tu żyję, się urodziłem i będę tu robił, co by mi się podoba. Jestem obywatelem Gdańska. Żyję tu od urodzenia. Co pan będzie mi mówił? Pan robi za pirata. Pirat. Ja nie jestem piratem, jestem korsarzem. A kim pan jest? A kim pan jest? Pana to w ogóle tu nikt nie zna. Za to pana, tylko ze złego. A pan z czego? Z gadania głupiego. Z gadania głupiego. No. Widziałeś, jakie tutaj są ludzie porąbani? Zobaczysz siebie, zobaczysz. Będziesz gwiazdą. Będziesz gwiazdą.